No to idziemy załatwić sprawy księgowe, najważniejsze, logistyczne. Ale pogoda jest bella kutaneska. Dzień dobry, mogę was w końcu powitać. Jesteśmy na Miedzianej Górze, na torze w Kielcach. Na Miedzianą Górę raczej nie będziemy dzisiaj wchodzić, ale poszwedamy się troszeczkę po samym torze, bowiem jest szkolenie jazdy sportowej, na które troszeczkę spontanicznie udało się przyjechać razem z Maciejem Habro. Idziemy załatwić sprawy księgowe. Naklejka na przedłużenie. Zawodnicy jadą na zapoznanie trasy, więc to jest dobry moment, żeby spróbować wbić się w trasę i też ją poznać. Mamy połowę lutego, a pogoda jest niesamowita. Jest strasznie ciepło. Bella kutaneska. Szczerze mówiąc, troszeczkę mnie szlak trafia. Dlaczego? Luty, marzec to są dwa najgorsze miesiące, jeżeli chodzi o przestój sezonowy. Od kwietnia już się coś zaczyna. W kwietniu widzimy się na Biłgoraju, na driftingowym rozpoczęciu sezonu. Widzimy się na torze Tuczępy. Widzimy się na Wieliczce podczas Memoriału. Być może podczas jeszcze jakiegoś jednego wyjazdu. Maj, no to już sezon pełną parą. A luty, marzec... Brakuje troszeczkę okazji do wyjazdu i czegoś, co by się działo w Podkarpaciu albo w bliższych okolicach niestety. I jakoś próbujemy zapełnić sobie ten czas. Mieliśmy malutką przerwę, teraz jest druga część jazdy, jest zmieniona trasa i będzie już jazda do końca, czyli do godziny 15. Kierowcy będą mieli 5 godzin jazdy, to jest dużo, wyjeździć się ile chcesz. Idziemy zobaczyć, jak wygląda alternatywna trasa, a potem zobaczymy. Może przejedziemy się z Maćkiem jeszcze, jak będzie okazja. Cóż, można siedzieć w domu, można w miły, aktywny sposób spędzić poniedziałek. Chyba to jest ta lepsza opcja, zwłaszcza jak pogoda dopisuje. A teraz, tak korzystając jeszcze z chwilki wolnego momentu, mogę wam spokojnie polecić te szkolenia tutaj. Wyjeździcie się jak głupi, aż się znudzi. No, to na koniec będziecie mieli longboarda. Bardzo ładnie wybiera. Bella kutaneska. Lekko posypie.
mija. No i zawijamy się do domu. Kiedy się znowu widzimy? Nie wiem. Luty, marzec, tak jak mówiłem, to są trudne miesiące, bo ciężko wyłapać jakieś wydarzenia, gdzie coś się dzieje. Ale fajnie, że dzisiaj była okazja wybyć w teren. Niestety tam kryjówce, jak sami widzieliście, nie poszczęściło się. Prawdopodobnie ściągnęła podsterowność na syfie, tak mi się wydaje. Jeżeli jeszcze nie daliście suba, to dajcie, to podstawa. I widzimy się w kolejnym materiale. Oby jak najszybciej.